Cześć. Zrobię jeszcze szybkie porównanie Zelmer Wodnik oraz Karcher C4001, jeśli chodzi o moc ssania. Super. No muszę powiedzieć, że szczególnej różnicy nie widać. Zelmer, a to jest pierwszy. Z tym, że w Karcherze widzę, że ta szczelina jest tutaj bardzo niewielka, a w Zelmerze ta szczelina jest tutaj bardzo duża. W tych ssawkach to jednak widać tą różnicę, że tu jest ta szczelinka w Karcherze bardzo mała, tu jest bardzo szeroka. Także przez to też, że jest ta szczelina tutaj bardzo szeroka, to wiadomo, to podciśnienie się rozkłada bardziej niż tutaj. Może być mniejsze, teoretycznie przynajmniej powinno być mniejsze. Ale ja w praktyce jakiejś różnicy wielkiej nie widzę. To jeszcze sprawdzę siłę ssania z samych rur. Ma się wrażenie, że jednak ten Karcher, ma się wrażenie, że Karcher jest troszkę mocniejszy. Niewiele, ale minimalnie mocniejszy. Ale ta różnica jest naprawdę niewielka. Tak mi się wydaje, przynajmniej moje subiektywne odczucia. Tak jak mówiłem. Ta różnica jest minimalna. Natomiast wydaje mi się, że Karcher jest jednak cichszy trochę od Zelmera. A jeśli chodzi z kolei o jakość samych plastików, jakość wykonania, to niestety muszę stwierdzić, że Karcher wcale nie jest lepszy. Nie jest w niczym lepszy od Zelmera. Te plastiki nie są wcale w niczym lepsze, ta jakość wykonania. Jednak tego Karchera Made in Romania, to nawet nie jest wyprodukowany w Niemczech odkurzacz, tylko Made in Romania. Jakość plastików jest przeciętna, nie jest naprawdę jak na Karchera, to jest słabo, powiedziałbym. Wydaje mi się, że Zelmer ma lepsze plastiki. Niż ten Karcher. Ogromnym minusem jest w Karcherze to, że tutaj nie ma nigdzie te
części się nie obracają, tak? W Zelmerze tutaj się obraca to. I tutaj przy połączeniu też mamy obrotową tą rurę. Że jak będziemy odkurzać, sprzątać, ona nam się nie zakręci. Natomiast w Karcherze jest to na stałe. Dokładnie tak samo jest tutaj przy połączeniu z odkurzaczem. Nie, tutaj jest obrotowy, przepraszam bardzo. Tutaj się da obracać. Ale dosyć topornie to chodzi, ale się da obracać. Natomiast w tym miejscu się nie da obracać. A i w ogóle ciężko to założyć. Tu jest jakaś uszczelka. Natomiast co mi się podoba w rurze od Karchera, to to, że w środku jest praktycznie gładka tamta rura, to powierzchnia. Chyba, chociaż nie wiem. Czekaj. Nie, tam dalej jednak jest też żebrowana. A chodzi mi o to, że jak jest żebrowana rura, to właśnie zanieczyszczenia się łatwiej na tym odkładają. Ogólnie rura jest plastikowa i taka tania. No, ciężko tym po prostu, ciężko się to wyginać tym, tak jak tutaj w Zelmerze mamy taką rurę, że bez żadnego problemu nią, taki wąż raczej, że bez żadnego problemu we wszystkich kierunkach, pod każdym kątem można to wyginać dowolnie, a w plastiku, no, plastikowa rura w Karcherze, no to jest taka sztywna bardzo. Tak samo w Zelmerze, a tutaj mam dokupioną rurę teleskopową do odkurzacza piorącego. Poprzednia, oryginalna rura była plastikowa, podobnie jak w Karcherze. I też jak w Karcherze, właśnie te rurki są na zewnątrz, w Zelmerze i w Karcherze, i one są zapinane takimi klamrami. Nie są zintegrowane z wężem ani z rurą, tak jak w tych nowszych modelach, tylko to jest tutaj wszystko osobno. Rurki zwykłe plastikowe w Karcherze, że nie wyglądają na jakieś specjalnie solidne. Jedynie ta ssawka wydaje mi się, że dosyć jest taka, porównam ją z tym Zelmerem, to wydaje mi się, że jakościowo jest porównywalna z Zelmerem. Tutaj dysza spryskująca jest taka większa, wydaje mi się, że jest. Ogólnie inaczej jest ta ssawka skonstruowana, bo tutaj ma tą szczelinę ma bardzo wąską i tam w środku widzę, że też jest bardzo wąskie to wszystko, aż tutaj do tego otworu wlotowego do odkurzacza. Inaczej jak w Zelmerze, gdzie to wszystko jest bardzo szerokie. Łącznie tutaj z tą przestrzenią całą, w tej bezbarwnej części tutaj i aż do tutaj tej części zasysającej. To jest wszystko bardzo szerokie. Tu jest to wszystko w Karcherze, wszystko zawężone, ściśnione, zgniecione, łącznie z tym portem tam ssącym. Więc podejrzewam, że to też wpływa na zwiększanie tej skuteczności odsysania wody, zwiększanie w ogóle podciśnienia tutaj na tej dyszy. Wydaje mi się, że pewnie podciśnienie jest większe przez to właśnie, że właśnie jest to tutaj to wszystko takie, ta szczelina jest taka węższa, tu jest bardzo szeroka i tutaj podciśnienie się rozkłada na dużej przestrzeni po prostu, a tutaj na malutkiej, więc pewnie dlatego też ta ssawka lepiej zbiera wodę z dywanu niż ta, bo obydwa odkurzacze mają tą samą moc silnika 1400 W. Więc myślę, że w ten sposób oni po prostu to rozwiązali w Karcherze. Zbiornik praktycznie taki sam, z tego samego plastiku, co w wodniku. I również taki ciężko dostępny. Tylko malutki otwór tutaj jest. I tak samo jak w Zelmerze.
Można nalewać wodę o temperaturze 50 stopni maksymalnie. Tylko, że w zelmerze mamy 3,5 litra, a w karszerze mamy 4 litry. Chociaż tutaj nigdzie nie pisze, ale z instrukcji wiem, że jest to 4 litry w tym zbiorniku. Jeszcze pokażę taką szczotkę. Nie wiem, czy ten odkurzacz w końcu będę mieć jeszcze go, czy już nie. Ale tak jak mówiłam, jeszcze są takie przystawki. To jest przystawka z Kärchera, a to jest przystawka z Zelmera. I je po prostu się zapina. Tylko właśnie jak. Inaczej w tym wchodzi. Inaczej to wchodzi w Kärcherze, a inaczej w Zelmerze. A jednak chyba nie inaczej, tylko tak samo. To znaczy w Kärcherze mamy ją gumkę z przodu. W Zelmerze też mamy gumę z przodu. A szczotki mamy z tyłu. W Kärcherze i w Zelmerze. Ta szczotka jest tu z tyłu. Tutaj już w Zelmerze mam trochę ją zużytą. W Kärcherze ona tak wygląda. W obu modelach jest dosyć twardego takiego włosia. No i tutaj z przodu jest taka guma, tylko zastanawiam się, dlaczego w Zelmerze ją mam ustawioną od środka, tą żebrowaną część, gładką z tej strony. Chyba ktoś to obrócił, bo to powinno być chyba w ten sposób. Żebrowana część powinna być na zewnątrz, a gładka od środka. W ten sposób to zbierać powinno wodę z twardej posadzki. Jeżeli myjemy odkurzaczem twardą posadzkę, to właśnie do tego to jest wykorzystywane. No jeśli chodzi o te dwa odkurzacze, to w sumie na tyle chciałam powiedzieć, bo nic więcej nie powiem, ponieważ tego Kärchera jednak odsyłam. Nie wiem, czy będę go wymieniać na nowego, na innego, czy nie. Na razie myślałem zrobić test właśnie porównawczy tych dwóch odkurzaczy, ale w tej chwili nie będę w stanie go zrobić, ponieważ muszę go odesłać, ponieważ jest uszkodzony ten Kärcher. Ma pęknięcie. No ja takiej aukcji nie wylicytowałem. Wylicytowałem odkurzacz, który miał być bez uszkodzeń. No a w takiej sytuacji no muszę go odesłać, bo to jednak mi się nie opłaca. Mimo wszystko go zatrzymywać. Jeżeli bym chciał go później odsprzedać komuś, no to byłbym ja stratny, bo musiałbym komuś sprzedać go taniej, niż go kupiłem. Bo jest uszkodzony, a miał nie być uszkodzony. Miał być tylko powystawowy, czyli praktycznie jak nowy. No w tym filmie to byłoby na tyle w sumie. Dzięki za uwagę i na razie, cześć.